Adam Malcher, jesteśmy na zgrupowaniu w Cetniewie. Przed Wami turniej w Norwegii, gdzie spotkacie się ze Szwecją, Islandią i Norwegią, a potem o punkty z Serbią i Rumunią. Jaki właśnie, jakby według Twojej oceny, stan przygotowań drużyny, a nastroje, bo wiadomo, dużo się zmieniło. No zgadza się, można powiedzieć, że nowy zespół całkowicie młody, odmłodzony. Przed nami wiadomo, że teraz było 6 dni ciężkiej pracy, ale cieszymy się, że możemy w tym turnieju uczestniczyć. Jest to bardzo mocno obsadzony turniej, ale pokaże to, jak jeszcze możemy się dużo pracować, żeby to zgranie przyszło w odpowiednim czasie. Cieszymy się, że mamy 5 meczów w ciągu 2 tygodni i to też będzie na pewno procentowało dla nas. W czasie Twojej kariery mówimy już o reprezentacyjnej. Piotr Frybelski to już jest kolejny trener. No tak, zgadza się. No takie jest życie chyba trenerów, sportowców, więc nic chyba nie jest na stałe. A jak właśnie takie pierwsze było spotkanie, zapamiętałeś właśnie pierwsze słowa Piotra Przybyckiego po objęciu tej funkcji? Było normalne, spotkaliśmy się na pierwszym treningu, powiedział parę słów pan Piotrek i wzięliśmy się do roboty i ciężko pracowaliśmy. A Ty w ogóle jak się czujesz? No bo jesteś jednym z bardziej doświadczonych zawodników. Tutaj dużo młodzieży, która dopiero będzie zdobywała świat. Bardzo dobrze się czuję i mam nadzieję, że jak najdłużej chciałbym tak się dobrze czuć jak do tej pory. A się wróćmy do tych meczów z Serbią i Rumunią. One są bardzo ważne ze względu na układ tabeli, bo to później może mieć i będzie miało pewnie bardzo duże konsekwencje dla naszego zespołu. No zgadza się. No, na pewno nie są to mecze, tak, że można powiedzieć stawkę o nic. No, to jakieś tam chyba jeszcze szanse, nawet chyba matematyczne są, że do awansu, więc jeśli jakieś szanse są, to trzeba to po prostu szanse wykorzystać i trzeba jak najlepiej się pokazać i spróbować wygrać dwa mecze. Dziękuję bardzo.